Witamy w firmie Technomaszbud. W tym filmie przedstawimy pracę brykieciarki mechaniczno-tłokowej BT350. Brykieciarka jest przeznaczona do produkcji brykietu paliwowego cylindrycznego o średnicy 50 mm ze słomy, trocin, łuski słonecznika i innych rodzajów surowców. Ta linia produkcyjna szybko i łatwo rozwiąże problem ogromnej ilości odpadów istniejących na wielu produkcjach. Niezawodna konstrukcja brykieciarki zapewnia stabilną wydajność produktu wysokiej jakości przy niskim zużyciu energii. Łączna moc silników brykieciarki wynosi 20 kW. Wydajność brykieciarki zależy od rodzaju użytego surowca. Podczas brykietowania trocin drzewnych wydajność wynosi do 350 kg na godzinę. Niezbędnymi warunkami efektywnego działania urządzenia i dobrej jakości produktów finalnych jest wilgotność surowca w granicach od 8 do 14% i jego dokładne zmielenie do frakcji 6 mm. Zaletami tej brykieciarki są: brak tlenku węgla, co pozwala zaoszczędzić na drogich wyciągach. Brak elementów grzejnych do wymuszonego nagrzewania części roboczej. Brykieciarka jest prosta i niezawodna w eksploatacji. Jest ona uniwersalna, może przerabiać różne rodzaje surowców. Można pracować całodobowo pod warunkiem terminowej technicznej konserwacji. Zasada działania. Zmielony surowiec jest ładowany bezpośrednio do zbiornika brykieciarki. Mieszalnik podaje surowiec do ślimaka, skąd surowiec dostaje się do komory brykietowania. W komorze brykietowania materiał jest mocno ściśnięty i nagrzewa się dzięki tarciu. Wyprodukowany w ten sposób brykiet trafia na prowadzącą magistralę chłodzenia. Otrzymujemy tani, w 100% ekologiczny materiał paliwowy, który zastępuje węgiel. Brykieciarka może być wyposażona w rozdrabniacz do słomy i podajnik ślimakowy, jak przedstawiono w filmie. Realizujemy również zestawy na bazie suszarni aerodynamicznych w celu zmniejszenia poziomu wilgotności surowca. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z naszą infolinią podaną w opisie. Nasi specjaliści pomogą w wyborze odpowiedniego urządzenia i udzielą wszelkich potrzebnych odpowiedzi.